Kapela, jak ładnie wymanewrował. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A, sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak myszki, klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzyj ofertę za darmo. Specjalny link z promocjami znajduje się w opisie tego filmu. Kliknij i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram The Real Captain Poland. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, Insta Stories z YouTube'owego backstage'u, wbij w link w opisie albo wyszukaj na Insta The Real Captain Poland i zostaw po sobie followa. Dziękuję. 01, mamy w środku najprawdopodobniej rannego zakładnika. Ty, bez kropki w ogóle. XD. Mówię na rady, żebyś podeszła i go zakuła. Uważaj, ja pierdolę. Wszystko w porządku. Kurwa, wejście tak. Samochody. Właśnie, 9 z roku. Jest pani oficer, radiolka? Ta moja. Ładujemy ich? A to pani bez humoru? Nie, jako straszny chaos. 29, port 38 jest zwrot. Przyjdzie pan tam na pobocze, okej? Okay? Dajesz. Tam do tamtego drugiego. Dobrze, tutaj. Plecami do siebie was ustawiam. On nie chciał kosy zbić. Na razie zablokujcie, żeby nic nie przyjeżdżało i nic nie wjeżdżało. Co ty pierdolisz, kurwa? Będą odjeżdżać, to wtedy ogarniemy. A ty garnuku, pierdolony chuju. 29 jest posta, dwójka. Gdzie pijesz parowy, za radiowozem przy skałach. No kurwa, nie zapuj się w tej puście. Masz mylę. Chuj w dupę. 29-10-2 e-mail, drodzy. Przejął. Ja pana rozkuwam, żeby pan nie zniszczył. Nie, 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 zostaniecie na miejscu. Ojo, ja nie jestem za kapelą, będziemy prowadzić. Widzę, że pani to chyba drugi dzień w pracy, co? Coś! Jezu Chryste, co pani robi? Co jest? Jesus fucking Christ! Spokój się! O kurwa! Czy ten co strzały? Zero jeden, nie reagować. Nie strzela. Przyjął. Dobra, dobra. Co jest? Kurwa, co się odpierdoliło? Poczekaj jeszcze, bo tutaj problem widoczny. Dobra. A ja nic o nim nie wiem. No ja mam tylko chipsy, to chyba ci starczy, nie? Chciny chciałem zrobić do córki. Czy ja słyszałem chipsy? Nie. Nie słyszałeś. Sherman, chcesz chipsa? Pewnie, że... Trzymaj. Komendancie, daj chipsa. Dobre z tych, z amerykańskich, potato, you know. Trzymaj. Ale przynajmniej z dobrej jakiejś farmy? No pewnie South Texas. To nasze rodzime. Dasz mi chwilkę? Tak. Dobra. Rozpakuję sobie. O smaku tłuszczu z grilla, najlepsze. Nie pogadać. Ta akcja na kasetce to był syf, kurwa, totalny. Dobre, to małe. Spoko, spoko, później ci kuchnię pokażę do góry. Tam to można tego więcej zdobyć. Gadasz. That's right. Oh yeah. No, nie ważne, oni chcieli obrabać. Miasto Texas i kraj Texas, jedziecie na patrol, czy nie? Oczywiście. W sumie skończyłem, co miałem robić ze wszystkimi. jak chcę zobaczyć, jak on się kurwa do auta pakuje. Przecież to kurwa... Ktoś mi zabrał mi się. Alright. W sumie można do Burger Shota skoczyć. O, zdecydowanie, to jest bardzo dobry pomysł, komendancie. Ale tylko widać, że jest zakupy. Odpowiednia osoba na odpowiednie tylko miejsce. Tylko na zakupy, a nie na godziny. No tak, zdecydowanie, na zakupy. To jest otwarte, czy się burger shot. Frank znowu spocony. Wszystko dobrze, komendancie? Kurwa, jest do odholowniku, idziemy na piwotę. O nie. God damn it. Te kardy nie zaszkodzi. Może zaszkodzić. Mówię, że sport to zławi, ale w mojej masie to można zawału dostać od tego sportu. Więc ja nie wiem, czy dla każdego sportu zławię. O, poczekajcie. Ty, masz radiole?
rdyle? Znaczy, na pewno też o to chodzi. A tak, idę. Masz rdyle? Chyba weź mam. Weź nas, rzuć na odpalownik. Dobra. No ja nie wiem, czy mną tak rzuci. Parować chyba na kolano wezmę, bo kanapa będzie potrzebna. Nie, no dobrze, dociążymy z tyłu. No. Ja same mięśnie, on trochę więcej mięśni. Powiedz, że masz. Mam prywatne. No to dawaj. Super. O nie, troszkę mały. Nieważne, wsiadamy. Dawaj, Sherman. Jakoś się ściśnimy. 0,5 plus 3. Nie dociskam cię tam za bardzo, kadę cię paruwa? No problem, no problem at all. My tutaj w LSPD wszyscy jesteśmy bardzo blisko siebie, dosłownie. Kurwa, ty wyjeżdżaj, wyjeżdżaj pod tą górę! Jesteś w stanie? Jak nie jesteś w stanie? Krzyczysz na radiu, komendancie. Krzyczę, to jest taki problem. I see. Może za ciężki jestem, może wysiądę. Ja pierdolę. Ja wysiądę może. Może poprawy, tak by się wyciążyłem. To Aiden, kurwa, no co jest? Kurwa. Ty kurwa robisz? Ja ci przytrzymam bramę, weź ty se rozpęd, kurwa. Ja wiedziałem, że numer od zaraz 13 to nie jest przypadek, to mam pech. Jedziesz! Dawaj! Wow. O Boże. Nie jest to może demon prędkości, ale... Ej, ale ty wiesz co? Bo ty chyba masz silnik z kosiarki tutaj, kurwa. Chyba z pralki. Taki mi sprzedali, nie pytałem. Masz ty silnik, kurwa, sprawny? Właśnie, wy tu macie wejście na służbę normalnie, 1041. Nie, status pierwszy. Status pierwszy, jest się. Tak, zgłoś. Przepierdolę egzamin. Jeden pas. Tylko chwileczkę, guzik sobie ustawię na radiu. Aiden, nie stresuj się. To jest tylko auto bez silnika. Mogło być gorzej. Muszę chyba reklamację zgłosić. Jaką? Do tego. Ej, ale że to nie wyjechało, to już wziąłem. Kurwa, co jest? Mogłem coś lepszego kupić. Mogłeś coś jeżdżącego kupić. Ile to cacko kosztowało? O nie, jedzie za... 13 statusz pierwszy. Dobry. Halo, panowie! Jakiś problem, Wilson? Howdy. Alright. Nie, kurwa! Radiowozy na odholowniku! Panie ubiegający się o stanowisko rekruta, jakaś obiekcja do naszej pracy? Neguję, panie komendancie. No, tak myślałem. Oczywiście, dziękuję bardzo. Do widzenia. Tak, komendant ustawił. Jakby krzyczeli, to na nich usiądę. Manewr dosiad. O mój Boże. Poznasz mi czaka. Jakkolwiek jest to. Ammunition, chodzi mu o Ammunition Góra, to raczej to co jest tutaj. Parking at Ammunition. Jedzenie poczeka. No jak to tak jedzenie poczeka? Są priorytety. Zarezerwiam szybę na szlegę instanowym na BMX-kę, który ucieka z naszą funkcjonariuszką policji. Jadą BMX-em. Funkcjonariuszkę nam podjebał. 7-6. 01, właśnie mieli wypadek. My też, kurwa, żyjecie? Tak. No ledwo. Dobrze, auto dociążone, nie ma problemu. Nie najgorzej. Możemy pitować teraz. Nie najgorzej. 01, nie najgorzej się czuję. Nim, tym razem na lewe. Dobra, już wysiądę. A. Kurwa, mów, że zanim wysiadasz. Dobra. Dobrze, bo... że mnie tak nie złapałeś, bo byś pół radiowozu nie miał. Właśnie o tym myślałem. Dobra, jedziemy do Burgershota. Alright. Oh yeah.
Tak, 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 tak. To może ten, szybciej trochę na bombę. Szybciej na bombę, kurwa. No, ale to jest zagrożenie życia. Cukier mi spada. A to cukierka można, nie? Olej mi spada. Alright, alright. Ja nie lubię szpitali. Ja też je przepadam, ale czasem trzeba. Nie wiem, lekarze mi mówią, żebym skutny. A, nie przejmuj się. Zero pięć, jeden. A, przecież pan powie, co się stało. A, no była taka sytuacja, pani doktor, że no, pościg trwał bardzo niebezpieczny, za bardzo niebezpiecznymi złoczyńcami. I po prostu, no, że tak powiem, 20, 40, może i nawet 60 mil na godzinę zdarzyło mi się po prostu głową zaryć w asfalt. Asfalt? That's right. Na szczęście grubą czaszkę mam. To nie ubliża mojej inteligencji, ale na szczęście obyło się bez większych obrażeń, ale trochę mnie głowa boli, czuję się taki osłabiony. Jakieś może witaminki, wapno albo po prostu złoty dotyk. Tu kafeterię? Nie mamy niestety. Też nad tym polewam. Wracając, no to trochę słabo, proszę pana. Bez pasów pan jechał? No właśnie miałem pasy, ale no niestety, no bo to... Zerwały się. Pani nie mówię, ale to komendant prowadził i... Słabo prowadził. Ja słyszę parę. O, jak mi niedobrze, jak mi głowa boli, o dla Boga. Dobra, zaraz coś przekonamy, to zaradzimy. Tylko proszę pana o zdjęcie okularów, dobrze? No problem. 07, status 6. No, proszę bardzo. Ciekawe, czy się zmieszczę. Zawsze możesz na stole, nie, bo pęknie w sumie szkło. Weź sobie poduszkę z tego i nie na ziemi siąść. Tutaj wszystko raczej okej. Nevokon. Już reagują dobrze. Czy ma pan jakieś nudności? W tej chwili absolutnie nie. Wcześniej? Trochę ciasno. Wcześniej, no tylko jak byliśmy w Burger Shocie, to trochę nudności były, bo tam nieświeże te burgery, ale... To chyba bardziej reakcja. Tutaj w głowie? Tak, tak na panią patrzę, to trochę. Oj, to źle. Jak to? Mam bardzo rzadką chorobę. Naprawdę? Tak. Na S się zaczyna jakoś. S. Czy to? Sraczka. Simpus maximus. Simpus maximus, alright. Myślałem, że choroba się nazywa wymieniamy się numerami. Może nie dzisiaj, ale kuszące. Alright, alright. Dobra, proszę pana. Jak widzę, no to serio, pan twardą tą czaszkę. Ja nawet tutaj mi żadnej rany nie widzę. That's right, bo ja, kiedyś, wie pani, moja rodzina z Texas, Austin, Texas, ma farma rancho byków rozpłodowych. Kiedyś nawet byk mnie kopnął w głowę i nic mi się nie stało. No to widzę pan po przejściach. Uczulanie na jakieś leki pan ma? Nie pytałem. Absolutnie nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Howdy. Dzień dobry, dzień dobry. Damy ketoprofen, dobrze? No, dziękuję bardzo. Usiądź sobie lepiej. Ale dupa mnie boli, spadłem z roweru. Ale usiądź, bo zobacz jak ty chodzisz. Siadaj. Wezwa. Simpus maximus. Proszę bardzo. 34, status trzeci, dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Wszystko, co nalałam, a nie tylko popić. Tak jest, pani doktor, tak jest. To pan mnie prawie przejechał, pani policjancie. Dobrze pamiętam? Jesteśmy na ty. Stały nowy bywaniec. Ojom. O, pani doktor to złote ręce ma. Golden hands. Trochę się uczyłam na to. All right. To wszystko. Intencjonalnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I również. Dobrego dnia, pani doktor. Szukajmy pozytywów. Właśnie o to. Oj, teraz jak nowonarodzony szefie. No
to idziemy. Wszystko zasługa pani doktor. Złote ręcze, golden hands normalnie. Jesus. Pani doktor. Miłego dzionka. Do widzenia, bo tu paralityka przybiegła. Co na podłogę wyje, kurwa? Ja nie umiem. Sherman, co jest? Mi, że nie pięknie, cholesterol? Weź go na plecy. No, nie, dobra, nie. Szefie, dopiero wyszedłem od pani... Albo w sumie wezmę, ty, bo zaraz tam wrócę. Skoczę ci na pełka, co? Nie, bo się skurczysz, kurwa, do metra 10. Wjeżdżamy w tunel, prawy pas. Okej. 10.50. Cały czas prawy chuj pas. Tu chodzi, kurwa? Jak nie zaczął uciekać. Zaraz się na się nauczy. Wiecie, że... Komendancie... Wiecie? Komendancie... Uderzył w blokadę. Komendancie, teraz słucham, mnie wysłuchaj. Słucham. Nie wiem, w jaki sposób to wytłumaczyć. Oh, shit! Ale... O, to eksplodowało? No. Ale nie gonimy prawdziwego człowieka. Ale tu nie o to chodzi. Istne miasto wariatów. It is a problem with one thing. Yep. Chyba się problem rozwiązał. Co oni myślą, że on jeszcze wysiądzie? No nie wiem po tym wybuchu. Czy smażone mięso? Nie! 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 Sherman! Zostaw! Sherman, no! Od kiedy on tak... Ja się nim zajmę, spokojnie. Sherman, spokojnie. No, nie! Goddamn, komendancie! Nie, nie z mostu, błagam! Tak, proszę, bo zgłodałem. Proszę bardzo. A nóż masz może? Aha. Widzieliście, jak się katapultowo łoży? Nie. Może miał ten guzik, co my w radiolce ostatnio. Nóż mam właśnie, też. Właśnie jest chłop w środku. O, to fantastycznie. Lekarzy był. Chłop mówi, że ten, że ktoś pod spodem jest i ucieka. Gdzie? No właśnie mężczyzna wybiegł z tego. Ty no wybili wszystkie krowy, to już sezon? Jezus Maria! Widziałeś, co się na tym polu po lewej dzieje? Co się stało? Podjedź tam, komendancie. Czy? Już tam z milion samochodów jest. Mhm. A, bo tu pole ziemniaków, no tak. No to co, trzeba mandaty dać, żeby na burgerka było. Kurwa, ile ludzi farmi hajs, ja pierdolę. No, wali wine'em. Świeże powietrze się do tego miksuje. Wspaniale tu jest. Kurwa, nie arogancki. Komendacie, wszystko okej? Kurwa. No, mocne kolana. Słuchaj. Ja? Yeah? To nie ja z naszej trójki ważę tyle, co pół auto. A jakby Sherman skoczył z takiego stogu siana, to by pewnie falę sejsmiczną wywołał. Nie no, kolana mi by se płuca przebił. True.